Faun powstał poprzez emisję ogromnej energii o niezwykle krótkotrwałym czasie. Mam na myśli jeszcze badanie węglem C14, które datuje czas powstania Faunu na okres średniowiecza, około XIII wieku. XIII i XIV wieku. Czyli Leonardo musiałby przed swoim narodzeniem namalować obraz. I to mniej więcej 40-42 mikrony, prawda? Nie jest malarz w stanie żaden uzyskać takiego efektu, żeby malował tylko powierzchnię płótna. Tak to czasem wygląda, że przeciwnicy Caunu nie mają tych trzech rzeczy: kompetencji, warsztatu i dostępu do materiału badawczego. I się wypowiadają. Po 5 ponad latach mozolnych prac udało im się osiągnąć obraz zaledwie w 30% tego.